Cześć, ja z tej strony, jest Patryk 1015, tak możecie zauważyć, jest kolejny odcineczek serii Zagrajmy w Trybun i kontynuujemy naszą przygodę w rozwiązywaniu zagadki i spełnianiu marzenia Johnny'ego, na który chce polecieć na Księżyc. Tak więc, no działajmy dalej. No. Aż tutaj cześć tę wielkę, którą przechodzili. Nie, rozumiem to, ale... Dobrze, potwierdziliście to w jego papierach? Przypomnij mi, dlaczego nie zostaliśmy poinformowani o tym wcześniej? Albo jego doktor, skoro już o tym mowa. Skąd masz kawę? Ciii. Rozmawiasz z kwaterą główną? Tak, później opowiem ci wszystko. A teraz... Zaraz, czy to nie? Gdzie to znalazłeś? W latarni morskiej, zanim zaczęliśmy. A teraz po raz ostatni, cicho. Jasne, to część możemy załatwić. A co jeśli... Dobrze, chyba tak. Tego możemy zostawić. Niech on sobie tam pogada. Musimy iść tutaj. To mi, ale mamo, ja nie chcę iść do szkoły. Jest niedziela, skarbie. Cii, niech pani pozwoli im spać. Nie powinniśmy siedzieć to tak późno. Nie powinni siedzieć. Ale to moja wina, że ich nie przypilnowałem. Cóż, okoliczności nie są zwyczajne. Wiem, ale po prostu jestem wykończona, a wy pewnie jeszcze bardziej. Naprawdę muszę odpocząć. Jeśli chce pani o coś zapytać, niech pani pozwoli, że najpierw usiądę. O, chciała pani o coś zapytać? Lili. Muszę powiedzieć, że to dość niezwykłe dla kogoś takiego jak pani, pracować w takim miejscu. Z dwójką dzieci i tak dalej, chciałam powiedzieć. Nie jest tak źle, naprawdę. Nawet przejeżdża ten szkolny autobus. Ale jak właściwie tu trafiliście? Cóż, kilka lat temu odszedł mój mąż. Co się stało? Należał do armii. Byli ostatnim oddziałem wysłanym na morze. Przykro mi to słyszeć. Spanikowałam. Nasze oszczędności topniały, a o pracę nie było łatwo. Johnny trafił na moje ogłoszenie i zaoferował tę pracę. Przyjęłam je z wdzięcznością. To miejsce było w dodatku takie spokojne. Pomogło mi w żałobie. Czy rząd nie przyznaje zasiłków rodzinom poległych żołnierzy, by pomóc im stanąć na nogi? Przyznaję. W końcu otrzymałam pomoc. Ale do tego czasu Johnny zaczął miewać własne problemy. Teraz to on potrzebował naszej pomocy. Tommy i Sara też lubią to miejsce. I tak, zostaliśmy. Co do Johnny'ego, on również się ucieszył. Będzie nam go brakowało. Myślę, że w głębi duszy naprawdę pragną rodziny. Tommy i Sara. Co zamierza pani powiedzieć im o Johnny? Ja nie wiem. Prawdopodobnie coś zmyślał, ale to nic nie da. W dzisiejszych czasach dzieciaki są mądre. Domyślą się wszystkiego. Jeśli nawet, taka jest natura życia. Nie ma co tego ukrywać. Przyszłość. To pani jedyna praca, prawda? Co pani zrobi, kiedy to wszystko się skończy? A co mogę zrobić? Pewnie znajdę pracę w mieście i będę żyć dalej. Wielka szkoda, będę tęsknić za Johnem i tym wszystkim. Może będą odwiedzać okolice raz na jakiś czas. Dobra. Och, hej. Zanim Johnny stracił przytomność, powiedział mi, że prawdopodobnie niedługo się zjawicie. Mówił, że raczej nie będzie miał okazji stracić tego samego, więc... Chciał, żebym podziękowała wam w jego imieniu. Zatem dziękuję. Dobra, idziemy do Nila. O co chodzi? Wygląda na to, że nasz mały Johnny ma pewne ukryte akta z dawnych lat. Ukryte akta? Ukryte medyczne akta dokładniej. Najwyraźniej w dzieciństwie podano mu olbrzymią dawkę ulepszonych beta-blokerów. I cóż za szczęście, mają one w zwyczaju wywierać efekt na takie ciekawe rzeczy zwane wspomnieniami. Beta-blokery.
Johnny nie miał problem z sercem, prawda? Wygląda na to, że nie. Co skłania do myślenia, czy te efekty uboczne od początku miały być tylko efektami ubocznymi? Zwłaszcza w takich wielkich dawkach. Wpływ beta-blokerów na jego wspomnienia w czasie podawania musiał być znaczący. Myślisz, że właśnie to powstrzymało nas przed dotarciem do najwcześniejszych wspomnień? Cóż, to nie wina maszyny, tego może być pewna. Ludzie z Wydziału Konserwacji wydarli się na mnie za to, że próbowałem ich strofować. Więc co teraz? Otrzymałem właśnie częstotliwość rekonfiguracji. Tu jedna pomoc nam odblokować blokadę. A kiedy będziemy w jego dzieciństwie, może będzie wystarczająco wcześnie, by transfer pragnienia podziałał. No to na co czekamy? Ale jest jeszcze jedna sprawa. Oczywiście, zawsze jest jeszcze jedna sprawa. Aby aktywować nowe częstotliwości, potrzebujemy klucza. Klucza? Czegoś, czego istnieje silnie odznacza się w niedostępnym wspomnieniu. I musimy dać to Johnowi dla wewnętrznej stymulacji wspomnienia. Ale co o tym wiemy? Udało nam się ledwie zajrzeć do jego dzieciństwa. A nawet gdybyśmy znaleźli jakieś zdjęcie albo coś, to John jest nieprzytomny. Ta, wracamy do punktu wyjścia. Wiesz, ta robota nie była tak cholernie uciążliwa od sprawy Nory w zeszłym roku. Też tak sądzę. Zaczyna mnie to dobijać. Pójdę odetchnąć świeżym powietrzem. Zapomniałem o kawie. No, beta blokery. Ja chciałem zobaczyć, co to są właśnie te beta blokery. Notatki. Lek, którego skutkiem ubocznym jest wpływ na hormony stresowe, co powoduje zanik pamięci. No, no nieźle. Ona cuchnie. Przestań ciągle wypalać, jakbyś był u siebie. Padlina na ulicy Ewa, ona śmierdzi. Wiem, ale to twoja wina, więc nie narzekaj. Co się tu dzieje? Dzieci nadal śpią. Zaraz, zaraz. Ostatnie wspomnienie, to na którym utknęliśmy. To był ten sam zapach. O czym wy mówicie? Receptory węchowe są bezpośrednio połączone z układem limbicznym, Lili. Czy ty rozumiesz, co to znaczy? Co? Chodzi o to, że powonienie jest prawdopodobnie najefektywniejszym zmysłem w przywoływaniu wspomnień. Możemy wytworzyć jako stymulant, by połączyć się ze wspomnieniami z jego dzieciństwa. Ale najlepsze jest to, nawet nieprzytomny, Johnny nadal jest na to podatny. Chyba brakuje mi paru istotnych informacji na temat całej sprawy. W porządku, jest dobrze, jest świetny. Teraz tylko musisz skoczyć i przynieść kawałek tego truchła. Tak, zabiorę się za to. Chwileczkę, dlaczego ja mam to robić? To ty przyjechałeś, zwierzaka. Dokładnie, to była moja część roboty. Ach, ty nędzny draniu. Jeśli to pomoże, to ja... Mam parę rękawic, które możecie pożyczyć. Okej, daj rękawice. Właściwie nie miałem zamiaru ich jeszcze wyrzucać, ale to się pewnie zmieni, kiedy pani skończy. No nic. Idziemy. Idziemy po trupo szczeka. No idź, idź. Idź nasz kolego. Koleżanko. Déjà vu. Ona jest czarna i ma czarne, no siwe włosy. No. Przykre, przykre. A jest no w sumie młoda, nie? Czy nie? Przynajmniej przestał dymić. Do czego ta robota mnie zmusza? Nie byłoby bezpiecznie tak po prostu wnieść pełną zarazkę padlinę. W samochodzie mamy szczelny pojemnik. Pozwoliłby przynajmniej kontrolować odór. No okej, przeszukuj. Kobieta. Dokąd pan idzie?
Ja muszę iść się oddać. No, wymówka. No może nie najlepsza, ale zawsze. Co za bałagan. Wstrząs powraca wszystko do góry nogami. Spójrzmy. Ach, tu jest. Otrzymano oszczędny pojemnik. Teraz tylko zerwać drugie tego paskudnego truchła. No, bierz to. To... środki przeciwbólowe? Dobra, zbieraj truchło. Och. Otrzymano odór ulicznej padliny. Dobra, idziemy. Mamy odór. Więc możemy się wracać. Co skutkuje tym, że no jest dobrze. O, hej. Przyniosłaś truchło? Jest gotowe. Świetnie. Idź zajmij się wszystkim. Za chwilę tam będę. Neil. Te środki przeciwbólowe chyba należą do ciebie. Ej. Mogę zapytać, dlaczego ich używasz? Nie chciałem ci tego mówić, ale... Och, co za wstyd. Parę dni temu wpadłem na betonową ścianę. Tak po prostu, wlazłeś na ścianę. Cóż mogę powiedzieć, byłem pogrążony w myślach. Wiesz, jakie głębokie są moje myśli. To są dość silne lekarstwa, Neil. To była dość twarda ściana. Idealna para, chciałoby się rzec. W każdym razie masz padlinę, tak? Pośpieszmy się, John nam tam umiera. Neil, nie jesteś uzależniony, prawda? Żartujesz? Przedawkowałbym, zanim zdążyłbym się stoczyć do tak podłego poziomu. No, czyli trochę nam się tutaj komplikuje sprawa. No, ale niech będzie. Niech będzie, coś Neil kombinuje, coś ćpie bez mnie niestety, no ale no. Zero. Współpracy. Zero. Totalne zero. Więc kiedy dotrzemy do wyznaczonego miejsca, zawiadomię was za pomocą sygnału. Kiedy to zrobię, odkręćcie zawór na jakieś 3 sekundy. Oczywiście. Najwyższy czas, Neil. Upewniałem się, że zarazki są odizolowane. Czekajcie, odizolowane i odfiltrowane. Nie żeby robiło to różnicę trupowi. Muszę was poinformować, że stan John'ego bardzo szybko się pogarsza. To może być wasza ostatnia szansa. Cokolwiek będziecie tam robić, niech sprzyja wam szczęście. No nie będzie. Szczęście to ostatnie, czego nam potrzeba. No okej, wbijamy do jego wspomnienia. Akt trzeci. Błyskają swoimi światłami do innych latarni i do mnie. Ta gra chyba ma tylko 3 akty, o ile się nie mylę, ale mogę się mylić. Chodźmy. Idziemy. I pomyślę, że coś tak małego sprawia nam tyle problemów. Mam ochotę wykopać ją w kosmos. Pozostaje nam już tylko dać sygnał i mieć nadzieję. No cóż, gotowa? Jaki? Coś się dzieje? Szybko, wyślij jeszcze raz.
Co się dzieje? Doktorze, coś jest nie tak. Co? Zastaw mnie, Lili. Jego stan się pogarsza, jest niestabilny. Muszę zmienić przyjmowane przez niego dawki. No, Johnny nam umiera. Co się tu dzieje? Destabilizuje się. Wynoś się. Co? Wynoś się z tego wspomnienia. Już. O czym ty mówisz? Jeśli system nie ustabilizuje się szybko, szok może trwale uszkodzić każdego, kto się tu znajduje. Chyba sobie żartu. W takim razie dlaczego ty nie uciekasz? Nie mogę, Neil. Jeśli oboje znikniemy stąd, kiedy system jest w takim stanie, cała nasza praca zostaje niezresetowana. Nie wystarczy nam czasu, by zrobić wszystko od początku, zanim Johnny. Oż ty cholerna. Nie zarzucaj mnie swoimi zmyślonymi bzdurami. To nie jest film, a ty nie jesteś bohaterem. W tej chwili jesteś tylko kretynką. Może, ale jeśli ty nie jesteś kretynem, to spieprzaj stąd póki możesz. Szanić to. Jeśli odejdziesz, moim partnerem na pewno zostanie Alistair. Wiesz, jak on śmierdzi? Gorzej niż podlina. Niech to szlak, Neil. To moja kara za to, że pozwalałem ci ściągać ode mnie na egzaminach. No i co? No. Wróćcie do porządku. Doktorze? Myślę, że jest w porządku. Na razie. No. I wiesz co? Twoje ciasto marchewkowe jest do bani. Zaczekaj chwilę. Dokładnie, a na ostatnim przyjęciu Bożonarodzeniem zdrowe... O! Chodźmy, zanim znowu się to stanie. Wiesz, że nie chciałem. No wiesz, nazwać cię kretynką, prawda? A ty wiesz, że ja ciebie chciałem, prawda? O! Piękna współpraca. No i what now? Czy nie powinno się teraz coś stać? Cokolwiek? Czy by się zbugowało? No cóż, raz kozie śmierć. Aha, dobra. Never mind. Okej, chyba się udało. Tak, udało się. Oj, wow, nie mogę wierzyć, że się udało. A więc jednak. Ale nie jestem pewna, czy spodoba mi się to miejsce. Co masz na myśli? Wygląda całkiem spokojnie. Neil, zauważyłeś wcześniej coś dziwnego w pokoju Johnny'ego? Co? Było coś osobliwego, nie zwróciłeś uwagi? Chyba nie. Nieważne, mam tylko nadzieję, że się umyłem. Wow, brzmi fantastycznie. Prawda? Musisz ich tam kiedyś zabrać. Niech to, nakładanie sił czasu wymyka się spod kontroli. Zobaczcie, ich tu jest, jak w zoo. Wszystko dzięki poświęceniu tego malca. Mam nadzieję. I co? Aha, to, dobra. A niech to, spójrz na zegarek. Lepiej już pojadę, dziś wcześniej zamykają.
Och, uważaj na siebie, Marta. Pozdrów ode mnie chłopców. Dzięki, do zobaczenia. No cóż, to koniec drogi. Mówiłaś coś o... To nieważne, może jednak się myliłam. W końcu to miejsce jest takie spokojne. Jedyne co w tym wspomnieniu mogłoby doprowadzić do czegoś tego to cholera, jak mogłam. Musimy wracać, już. Czekaj, coś się dzieje tym razem. Zamknij się i chodź. To bicie serca, nie? To jest coś niesamowitego. Nieźle się dzieje, nieźle. Nie rozumiem. Skoro był nieprzytomny, to jak możemy widzieć to wszystko? On przecież nie widział. Poza tym to zaskakujące, że przeżył. Właściwie nie przeżył. E? Co? Nie zauważyłeś tego w jego pokoju, Neil? John spał na łóżku piętrowym. Joy? Joy, słyszysz mnie? Joy? Dlaczego potrąciłaś Joya, mamo? Dlaczego to zrobiłaś? Joy, obudź się, Joy. Obudź się. Joy. Byli jeszcze tacy młodzi. Stracić w taki sposób brata bliźniaka, nie wspominając o tym, jak musi czuć się ich matka. Wspomnienie Johnego zostały przynajmniej wymazane przez beta-blokery. Wiele z tego i tak nie pamięta. Niewyraźnie niepowiązane, ale nie wymazane. Gdzieś w środku następstwa tych wspomnień prawdopodobnie przetrwały. A co z ich matką? Nie wydaje mi się, że brała beta-blokery. Sprawiała wrażenie, że trochę je odbiło. W każdym razie nie sądzę, że nazwała Johnego Joy po dziadku, traktując to jak przezwisko. Ale jeśli brała Johnego za Joya, to co w takim razie z samym Johnem? Nie podoba mi się to, ruszajmy dalej. Joy. Wygląda to, że to nie było jedynie nie połączę. Dziwne, nie stawiasz bariery. Nie zapeszaj. Dobrze, że nie stawia bariery. Okej. Stary, naprawdę powinieneś sprawdzić tę serię. Poważnie, są tak super, że autorów powinni zamknąć. Przemieliłem już 3 tomy, jeden za drugim. Jak się nazywają? Animorphs. Opowiadają o grupce dzieciaków przeobrażających się w zwierzęta, by pokonać ślimaki kontrolujące umysły. Nie, nie lubię takich kosmicznych dziwactw. Czemu nie? To świetne. Zamiast chodzić do nudnej szkoły, mogą zmieniać się w zwierzęta i tłuc wielkich, złych kosmitów. Biegają i walczą. A potem znajdują laserii. Wtedy biegając strzelają piu 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 piu. Przestań. Zobaczysz, Johnny.
Pewnego dnia zostanę znanym pisarzem. Napiszę najfajniejszą historię na świecie. Każdy dzieciak dostanie moją książkę za darmo. Będzie bogaci, kupię tobie i mamie wielkie domy. Jak chcesz być bogaty, jeśli rozdasz swoje książki za darmo? Za darmo dla dzieci, rodzice będą musieli zapłacić, to jasne. Tak, jestem pewny, że rodzice z wielką radością oddadzą ci pieniądze. Co, nadal jesteś zły za wtedy? Daj spokój, uczciwie zdobyłem ten pociąg jako pierwszy. Co się w ogóle stało z twoją nagrodą? Dałem ją komuś. Loszardowi? Słuchaj, nie chodzi tylko o wtedy. Dobrze wiesz, że mama cię faworyzuje. Ej, nieprawda. Pamiętasz ostatnią gwiazdkę? I Wielkanoc i wtedy, kiedy poszliśmy na ryby i wtedy... Dobra, dobra, wiesz co? Możesz sobie wziąć ten pociąg, jeśli chcesz. Serio? Pewnie. To znaczy, wiesz, zgodnie z twoim rozmowaniem, kupi mi drugi, jeśli poproszę, co nie? Słuchaj, Johnny. Jakie to ma znaczenie, co należy do kogo? Wszystko, co moje, należy też do ciebie. Znaczy, obaj możemy się tym bawić, prawda? Tak. Świetnie. W końcu jesteś moim bratem bliźniakiem, stary. Jesteś jak część mnie samego. Ej, chodźmy porobić sobie sąsiadów. Czekaj, w deszczu? Dokładnie tak, w deszczu. Idziemy. Och, Animorphs. Okej. Kurde, nie chciałem przechodzić dalej. No dobra. Festyn. Jakiś festyn, co? Może się rozejrzymy? Może ja się rozejrzę, a ty tu poczekasz? Może pogadamy sobie przez najbliższą godzinę, używając tylko pytań? Przestań pawlać, rusz się wreszcie. Oj, zepsułaś. Dobra, to ja tutaj zakończę i w następnym odcinku będziemy kontynuować naszą przygodę poprzez wspomnienie i tak dalej. A więc cześć, nara, hell yeah, i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie.